Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazanie. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto one. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Przypomina mi się taka historia sprzed kilkudziesięciu lat z moich stron rodzinnych o takiej pewnej starszej pani, którą wszyscy nazywali pani Franusiowa, a to z tej racji, że była żoną pana Franka. Zresztą tam był taki zwyczaj nazywania żon od imion ich mężów. I któregoś razu wybrała się na zakupy do miasta, i będąc jeszcze na takiej podporządkowanej drodze, już prawie że się zbliżała do głównej drogi asfaltowej i z daleka zobaczyła zbliżający się autobus i zaczęła biec. Ale przystanek znajdował się mniej więcej jeszcze około 100 metrów od krzyżówki. Ona wbiegła na tą krzyżówkę, zanim jeszcze autobus tam dotarł, ale kierowca, zauważywszy starszą kobietę, minął ją tylko tak kilkanaście metrów, zatrzymał się, automatycznie otworzył pierwsze drzwi od autobusu i ze zdumienia jego, ku zdumieniu jego i wszystkich, pani Franusiowa w tym swoim biegu minęła ten autobus i postanowiła wsiąść do niego dopiero na przystanku. Czyli można powiedzieć, że zachowała się jak najbardziej przykładnie. Dlaczego o tym opowiadam? Bo ta historia bardzo mi pasuje do dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie w Słowie Bożym ukazane nam właściwie, że w takiej sytuacji znalazł się ten bogaty młodzieniec, który okazał się bardziej wierny swoim przyjętym zasadom co do swojej drogi do szczęścia niż samemu Jezusowi. Właśnie Jezus wręcz postawił przed nim już teraz ten cel, do którego wydawało mu się, że zmierzał. Oczywiście tym celem dla każdego z nas jest zbawienie, czyli życie z Bogiem. I właśnie z tego wynika wieczne szczęście człowieka. I okazało się, że dla tego bogatego młodzieńca ten cel to tylko alibi. On nie chciał pójść za Bogiem. On chciał być doskonały.
Jezus miał mu tylko w tym pomóc, jakby wskazać palcem najkrótszą drogę, a może nawet wręcz podprowadzić, a później, tak jak służącemu, by podziękował za przysługę. Ów młodzieniec, pamiętajmy, jak zareagował na zaproszenie Jezusa, aby pozostawił wszystkie swoje bogactwa i te materialne, i duchowe, i poszedł za nim. Spuścił oczy i odszedł zasmucony. Dla niego było to nie do przyjęcia, jak miałby teraz to wszystko roztrwonić dla biednych. To, na co pracował być może nawet bardzo uczciwie przez całe życie. Miał przecież ustabilizowaną sytuację życiową. Cieszył się autorytetem i miałby to teraz wszystko zostawić, by pójść za Jezusem, gdzie nie wiadomo, co by go jeszcze spotkało. Przywiązanie do własnych bogactw, do opinii, do swojej doskonałości okazało się u niego tak wielkie, że nie zdołało rozerwać tego pełne miłości spojrzenie Jezusa. Był on zbyt doskonały, żeby pójść za Jezusem. Był już na tyle bogaty duchowo, że Jezus nie okazał się dla niego tą drogocenną perłą, dla której warto zostawić wszystko, co się ma, aby tylko ją nabyć. Amen.